Trwa Narodowy Spis Ludności. Jest on obowiązkowy. Taką ankietę wypełnia się raz na 10 lat. Jak można się spisać? Jakich pytań możemy się spodziewać? Czy do kiedy trwa spis? O tym w naszym materiale. 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Organizatorem badania jest Główny Urząd Statystyczny. Udział w nim jest obowiązkowy. Są to jedyne badania, które dają nam tak szeroki zakres danych o ludności. Nie tylko danych demograficznych, czyli wiek, płeć, ale także liczbę i strukturę rodzin. Liczbę dzieci w rodzinach. Mówi Arleta Olbrot z Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Wyniki spisu są istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. Jest to ważne badanie, bo dzięki temu wiemy, będziemy wiedzieć dokładnie, ilu nas jest, jaka jest sytuacja demograficzna, społeczna w Polsce. To pomaga funkcjonowaniu wielu instytucji. Zauważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Ankietę można wypełnić przez internet. Można zadzwonić na infolinię spisową. Numer infolinii to 22 279 99 99. W ostateczności można też skorzystać z wywiadu bezpośredniego, który przeprowadzany jest przez rachmistrza spisowego. Pytań jest kilkadziesiąt, natomiast nie każdy odpowiada na każde pytanie. Każda nasza odpowiedź nie dotyczy. Oznacza, że pytania z danego bloku nie będą nam już zadawane. Tłumaczy Arleta Olbrot z Urzędu Statystycznego w Poznaniu. W ankiecie zbierane są takie dane jak wiek, płeć, adres zamieszkania, stan cywilny, poziom wykształcenia czy zawód wykonywany. Im bardziej rzetelny obraz uzyskamy na temat tego, jaka jest kondycja życia Polaków, ich warunki mieszkaniowe, ich warunki ekonomiczne, to tym łatwiej będzie podejmować trafne decyzje rządzącym. Mówi Zbigniew Czerwiński, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Spis zakończy się 30 września. Za odmowę odpowiedzi grozi grzywna do 5000 zł, a za podawanie nieprawdziwych informacji nawet do 2 lat pozbawienia wolności.